Witam Państwa w programie Ewa Poleca. Bohaterem dzisiejszego spotkania o książkach będzie Janusz Głowacki. Polski pisarz, publicysta, autor scenariuszy, dramatopisarz. Człowiek wybitny, który można powiedzieć, że jest i Warszawiakiem i Nowojorczykiem. Na stałe mieszka w Nowym Jorku. W Polsce zaczął tworzyć w latach 60. pierwszymi opowiadaniami zatytułowanymi na plaży. Pisarz ma już wiele lat, urodził się w 1938 roku w Poznaniu, skończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Tak jak już wcześniej mówiłam, zadebiutował opowiadaniami do Almanachu Młodych, później pisał do kultury napisał bardzo, bardzo wiele felietonów, opowiadań wydanych w różnych tomach i tomikach. Najwięcej publikował w latach 80. i tutaj państwo na stoliku macie rozłożone te książki, które zostały wydane i które w tym momencie są do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tu na dole rozłożyłam kilka publikacji, które dotyczą tych wcześniejszych okresów twórczości pisarza. Przede wszystkim najbardziej znany jest ze scenariusza, który później ukazał się w formie książki Polowania na Muchy, sfilmowanego przez Andrzeja Wajdę. Również kultowym takim scenariuszem, i później filmem jest to, co Janusz Głowacki napisał dla Radosława Piwowskiego, a mianowicie Rejs i Psychodrama. Na podstawie jego scenariuszu powstały obydwa, obydwa filmy, z których do dzisiaj cytatami, szczególnie z Rejsu, posługują się ci, którzy uważają, że rzeczywiście ten film jest takim filmem kultowym. Mówi o pewnym okresie w historii Polski o okresie PRL-u. Później już na emigracji, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego, Janusz Głowacki wyjechał do Stanów Zjednoczonych i postanowił już tam zostać. Wydał kilka, kilka książek, między innymi tu jest ostatni cieć, Janusz Głowacki, Nie mogę narzekać, z pięknym portretem autora na okładce. Tu jest książka Janusz Głowacki, Sonia, która za dużo chciała. Tutaj prezentuję Państwu z głowy. To taka parafraza do nazwiska autora Głowacki. No i przedostatnia książka, która zrobiła bardzo wiele szumu, była bardzo poczytna. Good night, Jersey. Książka, która mówi o znanym pisarzu Jerzym Kosińskim, o Holokauście, o wielu, wielu bardzo, bardzo intrygujących sprawach. Te, także Państwu ją polecam. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co Janusz Głowacki napisał dla, dla siebie i dla swoich czytelników ostatnio, jakby po po tym, jak został wydany film o Wałęsie, sfilmowany przez Andrzeja Wajdę, Wałęsa, człowiek z nadziei, ponieważ Janusz Głowacki został przez Wajdę wybrany do napisania scenariusza do tego filmu, a wiele scen, które napisał do tego scenariuszu, w tym scenariuszu, nie zostało ujętych w filmie, postanowił, że. Tę książkę, że te sceny, które nie weszły do filmu, wyda w postaci książki. I tu Państwu zacytuję, czemu tak zrobił. Tutaj już na nocce do książki wyjaśnia: Chciałem wyjaśnić, że piszę tę książkę głównie ze skomstwa, bo ze 20 scen, co je napisałem, i parę pomysłów do filmu nie weszło. A ja niektóre lubię, czyli jak mają zginąć na zawsze, to je lepiej zapiszę. Z żadnego tam żalu, goryczy albo żądzy odwetu, bo by to było śmieszne. Tu już po tym fragmencie widać, jaki jest styl pisarski Głowackiego. Ja jestem absolutnie jego twórczością, można powiedzieć, zauroczona, a tą książką szczególnie, już nie nawet dlatego, że zawiera ona wiele anegdot z czasów PRL-u, wiele anegdot z życia pisarza. Z życia różnych polityków, pisarzy, twórców. I to jest takie ciekawe, ale nie tylko to, że to są te anegdoty, bo ta książka zawiera też wiele takiego czarnego humoru. Nie tylko jest tutaj śmiesznie, ale jak to czasami mówimy, i śmieszno, i straszno. I też można się w niektórych momentach opisanych przez autora, bardzo wzruszyć. Jak tytuł, podtytuł wskazuje Janusz Głowacki przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy. Ale myliłby się ktoś, kto uważałby, że jest to tylko właśnie o tym i o tym, jak jest tutaj przedstawiony Wałęsa. Głowacki pisze o tym, jak szuka klucza do tego, żeby tak kontrowersyjną postać jak Lech Wałęsa. Pokazać w filmie. Pisze również o tych trudach, które go spotykały w, w, w rozmowach z Andrzejem Wajdą, który też miał, no, miał swoją wizję filmu i nie wszystko, co Głowacki mu zaproponował, do filmu weszło, nie wszystko uznało aplauz Wajdy. Ale ponieważ jest to tak pięknie napisane, są to tak wspaniałe anegdoty. No, Głowacki postanowił je wydać i bardzo jestem mu za to wdzięczna. Powstała również, powstał również audiobook do tej książki, który również Państwu polecam, ponieważ czyta tę, tę no, można powiedzieć, powieść, a właściwie takie krótkie felietony zawarte w tej książce, wspaniały aktor Andrzej Zieliński. Jest to audiobook nagrany świetnie, ale nie tylko Zieliński czyta, Ponieważ tu chciałabym Państwu polecić, że w radiowej trójce, i możecie to Państwo znaleźć w internecie, czyta tę tą, tą książkę sam autor, czyli Janusz Głowacki z Borysem Szycem. To jest majstersztyk. Tym bardziej, że, co jest może takie kontrowersyjne, żeby czytać to publicznie, bo co innego jak człowiek w domu, że autor ma taki styl pisarski, że oddaje. Oddaje językowo rzeczywiście taką prawdę o, o środowisku, o którym pisze. Więc jeżeli pisze o robotnikach, to używa takiego języka potocznego, jakim mówią. A przecież nie tylko, nie tylko robotnicy mówią, używają wulgaryzmów, również używają ich ludzie czasami wybitni, ludzie kultury. Co również było taką kontrowersją między Głowackim i Wajdą, ponieważ Wajda jest absolutnie człowiekiem, który nie uznaje w twórczości korzystania z takiego języka potocznego, z wulgaryzmów. Głowacki uważał, że dla dobra sprawy, dla pokazania, dla pokazania środowiska, czy ubeków, czy robotników, czy właśnie różnych ciekawych pisarzy, czy ludzi kultury i sztuki z okresu PRL-u należy taki język zastosować. Ale to jest tylko jeden z niewielu wątków w tej książce. Ja może Państwu zacytuję fragmencik. Dla mnie to było też takim wspomnieniem, ponieważ wiele lat żyje. Chciałabym się z Państwa podzielić, podzielić, bo to absolutnie jest pięknie i ciekawie napisane o tym, jak to było w PRL-u. Jest to fragment zatytułowany Krótka przerwa na picie. W prl pili wszyscy: klasa robotnicza, inteligencja pracująca, rządzący i rządzeni, wsadzający do więzienia i wsadzani, oraz młodzież ucząca się, czyli przyszłość narodu. No bo każdy chciał złapać chwilę szczęścia i zapomnienia. Rano się widziało ludzi ustawionych w szeregu, czekali na otwarcie pierwszego monopolowego, większość pod krawatami, bo krawat służył jako dźwignia, żeby ten pierwszy kieliszek, przy którym jeszcze trzęsą się ręce, trafił do ust. Modne były takie trochę z epoki saskiej hasła: Trzeba dużo pić i. No i tutaj muszę wypipać, żeby nie zgorszyć młodzieży, która będzie słuchać ten program, żeby się z nędzy wygrzebać. No niestety, następnego fragmentu nie mogę zacytować w całości, również, ponieważ jest on, też zawiera właśnie te wulgaryzmy. No ale takie były powiedzenia i tak się mówiło na ulicach. I w domach. Nie będę Państwu dalej czytać, ponieważ program mamy króciutki. Ale chciałabym zachęcić no, tym fragmentem i pokazać, jakie, jakie to są smaczki, jakie to są anegdoty, bo występują tu ludzie znani ze, z, z pierwszych stron gazet w każdym właśnie z tych krótkich felietoników. Jeszcze tutaj zacytuję taki fragment, to może o Stoczni. W czasie strajków Stoczni Gdańskiej. Komitet strajkowy wydał zakaz picia w stoczni, zupełny i całkowity. Flaszki w celach prowokacyjnych Ezbecja próbowała podrzucić. Próba, próbowali też najbliżsi, z miłości. Między żelaznymi prętami kobiety podawały mężom to i owo. Jedna kobieta podała koszyczek. On pomacał, przeszukał i wyłowił flaszkę. Wszyscy się na niego spojrzeli. A on odkorkował, powąchał, zapłakał, zatrząsł się i w śmiertelnej ciszy zaczął wolniutko wylewać. A kobieta krzyczała rozpaczliwie: Ludzie, nie pozwólcie mu wylewać! On musi pić, on jest alkoholik. Napisałem tę sc taką scenę. Andrzej nakręcił, ale w filmie się nie zmieściła. Akurat tutaj, może tak niecodziennie, cytuję Państwu ten fragment, ponieważ ja pamiętam ten okres PRL-u z autopsji i bardzo mnie rozśmiesza właśnie akurat ten rozdział. Ale jest tu wiele również wątków takich wzruszających i wątków współczesnych, ponieważ Głowacki pisał scenariusz w okresie, kiedy już była wydana książka Danuty Wałęsy i te informacje były nam znane kiedy te wydarzenia smoleńskie i to co wokół nich się dzieje również się toczą i nadają ton naszemu życiu publicznemu więc to siłą rzeczy nie może nie, mo, nie, nie jest to tylko i wyłącznie wokół tej postaci Lecha Wałęsy ponieważ wokół niego również toczą się ciągle takie kontrowersyjne spory yy, dotyczące, yy, czy był agentem Bolkiem, czy nie był. Więc to wszystko, dlaczego spóźnił się do Stoczni. I tu też jest taki rozdział droga, czyli pomysł numer jeden o tym właśnie, jak Wałęsa spóźnił się na strajk, do, w obronie, który był w obronie Anny Walentynowicz. Spóźnił się trzy godziny, ale, proszę Państwa, yy, puentą jest to, że, jak powiedział Borus Borusewicz, że to jest nieważne. Po takim zwycięstwie, zwycięstwie to już jest nieważne, czemu się spóźnił, czy się spóźnił i dlaczego. Tytuł tej książki Przyszłem również, również kojarzy nam się od razu z Lechem Wałęsą, z jego słynnym zdaniem. Lech Wałęsa powiedział kiedyś: Przyszłem, i ktoś go poprawił, że się nie mówi przyszłem, tylko przyszedłem, a on odpowiedział podobno na to. Nieważne, przyszłem, czy przyszedłem, ważne, że doszłem, albo doszedłem. Także jest tu na pewno wiele takiego przekornego humoru, jak to we wszystkich książkach Janusza Głowackiego, ale również i wzruszeń. Mnie wzruszały wątki, które dotyczyły pani Danuty Wałęsowej, które już poznałam w książce przez nią napisanej to tutaj u Głowackiego można znaleźć w rozdziale pani Danuta Superstar przed pałacem prezydenckim na krakowskim przedmieściu w Warszawie ludzie ciągle zapalają znicze modlą się kwiaty składają przyjmują komunię, pieśni śpiewają żałoba trwa martwię się że owałem się wciąż cicho i nagle cud wielki powrót to powrót nie bezpośredni bo przy pomocy żony na okładce grubej książki i na okładkach kolorowej prasy pojawia się pani Danuta. Elegancka, stylowa, w modnym białym kapelusiku, prosta, skromna kobieta, przemieniona w gwiazdę popkultury. Napisała książkę, odsłania mroczne tajemnice małżeństwa z Lechem Wałęsą. A cóż to za porażające grozą wyznanie? Nie prał, nie gotował, nie zmywał naczyń, nie wyrzucał śmieci, nie troszczył się o dzieci – nie robił zakupów, tylko palił, strajkował i dzieci robił. Naród jest poruszony, wstrząśnięty. Boże, jaka ona cudownie prosta, uczciwa dobra gospodyni, tyle lat w cieniu męża. A cóż to za bogata osobowość? Książka staje się bestsellerem. I tak, proszę Państwa. Mam nadzieję, że tymi fragmentami zachęcę Państwa do wypożyczenia, do przeczytania książki, którą o trudach pisania scenariusza dla Wajdy napisał właśnie Janusz Głowacki. Myślę, że, że naprawdę warto. Jest ona napisana wspaniałym językiem, ale również można tutaj wiele nauczyć się, wiele przypom albo przypomnieć sobie, z życia, z historii Polski, z tej historii współczesnej, przemyślenia Janusza Głowackiego, może się z nim zgodzić, może nie. To również te refleksje zawiera, zawiera tutaj, w tej publikacji. I wydaje mi się, że jest ona godna do polecenia. Czyta się ją szybko, bardzo, bardzo łatwo i szybko. A poza tym nie jest gruba i pięknie wydana. Podoba mi się i nawet jej szata graficzna, ponieważ projekt okładki zrobił również wspaniały twórca, grafik, mieszkający na emigracji, Andrzej Dudziński, który w latach 80., ja pamiętam, wydał taką krótką książeczkę z, z satyrami i z rysunkami satyrycznymi, gdzie jest właśnie twórcą takiego ptaka, tak Dudi, który właśnie też komentował rzeczywistość ówczesnego PRL-u. Zapraszam państwa do bibliotek, zapraszam do czytania.